Hej, cześć, witajcie, z tej strony Zmasło i dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o płytach na chipsecie B550, właśnie na przykładzie tej płyty od MSI, która została mi wypożyczona. W dzisiejszym materiale omówimy sobie, jakie są różnice pomiędzy chipsetem B450, B550 i X570. Sprawdzimy oczywiście tą konkretną płytę, która została mi wypożyczona. Sprawdzimy sobie także temperaturę sekcji zasilania. No i na samym końcu materiału porozmawiam sobie o cenach płyt B550, które są wyższe chyba niż każdy się spodziewał. No i na samym końcu zastanowimy się, kiedy i czy warto jest kupić płyty na chipsecie B550. Myślę, żeby zrozumieć sam fakt budowy tej płyty, najpierw będzie dobrze porozmawiać sobie właśnie o tych różnicach między poszczególnymi chipsetami i co tak naprawdę zyskujemy, wybierając te nowsze płyty główne pod soket AM4. Głównym celem płyt B550 jest sprowadzenie tych super funkcji, które mają płyty X570 do niższego pułapu cenowego. No i w sumie cały ten chipset B550 można by podsumować jednym zdaniem. Dodano PCIe Express 4.0. Oczywiście to nie jest jedyna zmiana, jak możecie zauważyć tutaj na tabelce, ale jest to ta największa zmiana, ta, o której najwięcej się mówi. No i oczywiście będzie to przydatne wówczas, gdyby ktoś z Was chciał sobie zamontować super szybkie dyski pod M2, które właśnie już korzystają przykładowo z PCIe Express 4.0, czy prawdopodobnie najnowsze karty graficzne, które będą miały premierę za jakiś czas, też najprawdopodobniej będą używały tego standardu. Znaczącą zmianą względem chipsetu X570 jest również to, że chipset jest chłodzony pasywnie. W płytach X570 mieliśmy malutki wentylator na chipsecie, który pomagał w jego chłodzeniu. No i gdy płyty X570 miały premierę, wielu ludzi zastanawiało się, czy te płyty po prostu nie będą przesadnie głośne przez to, że jest tam dodatkowy wentylator. Tutaj wszystko jest już chłodzone pasywnie. Dodatkowo płyty B550 mają zagwarantowane wsparcie dla procesorów z serii 4000, przy czym warto powiedzieć, że X570 i najprawdopodobniej B450 po update'cie BIOS-u również będą takie procesory wspierać, jednakże płyty B550 mają ograniczenie takie, że działają tutaj Ryzeny z serii 3000 i będą działać Ryzeny 4000. Starsze niestety nie są wspierane. Moim zdaniem trochę szkoda, bo fajnie byłoby mieć płytę, która odpali je wszystkie. No i jeszcze jedną taką, myślę, dość istotną zmianą jest wprowadzenie obsługi SLI. Jednakże, szczerze mówiąc, troszeczkę zastanawiam się, po co zostało to wprowadzone, bo setup SLI w dzisiejszych czasach to jest mega niszowa sprawa, a niepotrzebnie podnosi to moim zdaniem koszt płyty głównej, bo pamiętajmy, że SLI to nie tylko sama funkcjonalność, ale również certyfikat, za który trzeba zapłacić. Wydajność między płytami B450, B550 i X570, procesory powinny działać bardzo porównywalnie na różnych platformach, tutaj akurat na wydajność nie ma to zbyt dużego wpływu. No i również postanowiłem to sprawdzić płytę B550 z moją X570, którą mam na test benchu. No i tutaj te różnice delikatne są na korzyść B550, co ciekawe. Wynikają one głównie z tego, że domyślnie przy domyślnych ustawieniach bez żadnego overclocku płyta X570 ustawia troszeczkę niższe napięcie procesora, przez co procesor o około 100 MHz ma niższe taktowanie podczas pełnego obciążenia. No i to tylko wynika z domyślnych profili, które są na płytach i możemy to zawsze ustawić sobie ręcznie i wydajność będzie praktycznie taka sama. No i rozmawiając o samej płycie, jest to MSI B550 Gaming Carbon Wi-Fi. Jest to topowa płyta MSI na chipsecie B550, absolutnie najwyższa półka na tym chipsecie, jaką obecnie oferuje MSI. Jest to format ATX-owy z 4 slotami na RAM. Tylne wyjścia mają zaślepkę i na tyle znajdziemy HDMI, DisplayPort, przycisk Flash BIOS Button. To jest przycisk, który pozwoli nam zaktualizować BIOS na płycie, nawet gdy nie mamy procesora czy pamięci. Mamy tutaj również, co ciekawe, złącze PS2, 4 sloty USB 2.0, 2 sloty USB 3.0, no i 2 sloty USB 3.1 Gen 2, z tym jedno zakończone wtyczką USB typu C, 2,5 gigabitowy Ethernet, Wi-Fi 6,
oraz szereg wyjść audio. Znajdziemy również USB 3.2 Gen 2, czyli do wtyczki USB typu C wewnętrzne, więc możemy sobie to wyprowadzić na front obudowy. Natomiast jeżeli chodzi o sloty PCI Express, to górny slot M2 oraz slot PCI Express 4.0 dla kart jest dodatkowo wzmacniany. Tylko ten górny slot M2 i tylko ten górny slot PCI Express obsługują ten standard PCI Express 4.0. Te niższe złącza, które są tutaj na płycie, one oferują tylko i wyłącznie PCI Express 3.0. Dodatkowo dyski mają metalowe zaślepki, do których przyklejone są termopady, co pewnie pomoże odprowadzać ciepło z dysków M2. Jeżeli chodzi o złącza na wentylatory, to mamy 5 złącz Sysfan, do których możemy podłączyć wentylatory, a także mamy złącze CPU Fan, które pozwoli nam podłączyć chłodzenie procesora, oraz jedno złącze dla pompy. Rozmawiając o samym zasilaniu, mamy tutaj dwie wtyczki EPS, które są przeznaczone do zasilania, jedno 8-pinowe, drugie 4-pinowe. No i mamy naprawdę potężną sekcję zasilania, jak na chipset, który ma być swego rodzaju takim średniakiem. Mówimy tutaj o sekcji zasilania 12 plus 2 plus 1, więc jest to naprawdę ogromna sekcja zasilania, która powinna sobie poradzić ze zdecydowanie mocniejszymi procesorami niż ten, który ja testowałem, no ale niestety nie mam żadnego mocniejszego Ryzena, więc sprawdzałem na najmocniejszym, jakim posiadam. Na wykresie możecie zobaczyć, jak wyglądały temperatury bez OC i z auto overclockiem. Te temperatury były dość niskie. Trzeba to sobie powiedzieć, zadowalająco niskie. Przy czym pamiętajcie, że ja użyłem tutaj chłodzenia powietrznego Corsair A500, które najprawdopodobniej robi spory przepływ powietrza. Co ciekawe, na Aorusie X570, którego mam przy takiej samej procedurze, czyli dwa razy uruchomiony render w blenderze projektu Classroom, sekcja zasilania nagrzała się do 56 stopni bez overclocku, więc no tutaj rzeczywiście, przynajmniej na takich warunkach, na jakich ja przeprowadzałem testy z takim procesorem, temperatury sekcji zasilania są bardzo zadowalające. Jednak jeżeli ktoś z Was miałby niedosyt, jeżeli chodzi o temperatury i ilość płyt, które sprawdziłem, bardzo tutaj polecę Wam film wujka Kamila, który zrobił na Morele test 13 płyt głównych na B550. Film jest wprawdzie krótki, ale przeprowadził tam testy z overclockiem, bez overclocku, w stres teście i w grach na wszystkich 13 płytach. Więc tam możecie sobie bez problemu sprawdzić, jak pozostałe płyty B550 wypadają. No i porozmawiajmy o tych rzeczach mniej wygodnych, czyli o cenach. W momencie, gdy zadebiutowały pierwsze płyty na B550, to większości z Was, jak i mi, również oczy troszeczkę wyszły z oczodołów, bo ceny okazały się zdecydowanie wyższe niż wszyscy przewidywali. No i się porobiło trochę zgrzytów. Generalnie rzecz biorąc, teraz sytuacja już troszeczkę się normuje i przykładowo na Morele możemy znaleźć płyty główne, które mają ceny już od 400 czy tam od 500 zł, więc no jest to, powiedzmy, w jakimś tam stopniu akceptowalne, biorąc pod uwagę, że najtańsze płyty na X570 zaczynają się gdzieś tam od 640 zł, no więc jest to troszeczkę taniej jednak, jakby nie było. Jednakże ta płyta od MSI, którą mam wypożyczoną, kosztuje w okolicach 1000 zł. No to jest bardzo dużo. Fakt, sekcja zasilania, ilość złącz robią robotę, no ale w moim odczuciu chipset, który jest, no jakby nie było, tym takim średniopółkowym, nie najwyższym, no jest to dość wysoka cena, takie mam wrażenie. Oczywiście pamiętajmy o tym, że ta płyta główna to jest top na chipsecie B550, jaki oferuje MSI, stąd taka cena, ale w portfolio tego producenta znajdziemy także wiele tańszych płyt głównych, więc to nie jest tak, że nagle teraz wszystkie płyty na B550 będą aż tak drogie. To jest po prostu podatek od nowości. Jednak jestem tutaj dobrej myśli i wydaje mi się, że w momencie, gdy zadebiutują Ryzeny z serii 4000, również pojawi się więcej modeli płyt na chipsecie B550, no i te, które są, prawdopodobnie również powinny stanieć. Czy warto jest kupić płytę na chipsecie B550? No, słuchajcie, jak ze wszystkim to zależy. Budżetowe buildy, moim zdaniem, no nie ma to większego sensu, gdyż jeżeli ktoś z Was ma naprawdę wąski budżet, no to prawdopodobnie weźmie sobie płytę B450, bo i tak nie będzie miał funduszy na super szybki dysk, albo nie będzie czekał na najnowsze karty graficzne, które rzekomo ten standard mają obsługiwać. W
Wydaje mi się, że B550 to są płyty, które zadebiutowały i największe wzięcie będą miały wówczas, gdy również pokażą się nowe procesory z serii 4000. I to, że one debiutują teraz, to jest właśnie prawdopodobnie po to, żeby były one już na rynku w momencie, gdy wejdą nowe procesory. Jeżeli ktoś z Was składa komputer na długi czas, tak, i wie, że w przyszłości przykładowo będzie chciał ten super szybki dysk albo będzie kupował na pewno jakąś super wyłasioną kartę graficzną nowej generacji, no to tak, jasne, pewnie, czemu nie? Można się zastanowić, można sobie porównać taką płytę B550 z jakimiś X570. No i jeżeli taka będzie miała faktycznie lepsze feature'y, to czemu nie? Zawsze moim zdaniem można to rozważyć. Tak więc moi drodzy, mam nadzieję, że jeżeli ktoś z Was jeszcze nie wiedział, o co chodzi z tymi płytami na B550, tak więc macie taki pogląd, jak ta sytuacja wygląda. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście z tego materiału. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS!